Dzień dobry, witajcie. Znajdujemy się w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i w tym tygodniu organizujemy dla Was drzwi otwarte, tak żebyście mogli dowiedzieć się, co można u nas studiować i jak wyglądają studia na naszej uczelni. Ze mną już jest pani doktor Aneta Szymańska, która jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Finansów i Rachunkowości oraz jest dyrektorką programu MBA na naszej uczelni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani dyrektor dzisiaj opowie Wam o tym, jak wyglądają studia na zarządzaniu, czego będziecie się uczyć, jakie przedmioty przed Wami, jak wyglądają zajęcia. Także zostańcie z nami, jeżeli chcecie się tego dowiedzieć. Jeżeli mielibyście podczas prezentacji jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Po prezentacji będzie chwila, żeby je zadać i udzielić na nie odpowiedzi. Zapraszamy. Zapraszamy. Szanowni kandydaci na studia na kierunku zarządzanie. Bardzo miło mi będzie opowiedzieć Wam o kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i zachęcić Was do zapisania się na te studia. Możliwości jest bardzo dużo. Zacznijmy od tego, że studia na kierunku zarządzanie mogą być prowadzone na poziomie licencjata lub magistra. Studia licencjackie trwają 6 semestrów, czyli 3 lata, natomiast studia magisterskie trwają 4 semestry, czyli 2 lata. Zarówno jedne, jak i drugie studia oferowane są w trybie dziennym albo w trybie zaocznym. Jest jeszcze jedna możliwość, mianowicie wybór języka. Język może być albo polski, albo możecie również studiować w języku angielskim. Teraz opowiem Wam o tym, jakie korzyści wynikają z studiowania na kierunku zarządzanie w WSH. Przede wszystkim, jeśli zdecydujecie się na ten kierunek, to otrzymacie ogromny zasób wiedzy teoretycznej, ale też przede wszystkim umiejętności praktycznych. Bardzo dużym atutem nauczania na tym kierunku jest proporcja 30-70%. 30 to teoria, a 70 to zajęcia praktyczne. Podczas studiowania na kierunku zarządzanie zdobędziecie nie tylko bardzo bogatą wiedzę, ale również umiejętności praktyczne wraz z kompetencjami miękkimi, które są bardzo cenne na dzisiejszym rynku pracy. Mówimy tutaj o takich kompetencjach jak kreatywność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy zespołowej, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, czyli wszystko to, co powinien wiedzieć menedżer działający na rynku pracy. Podczas studiów będziecie mieli możliwość poznania kluczowych zasad współczesnego biznesu i gospodarki, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Nauczycie się zarządzać danymi, jak je kategoryzować, jak je analizować i jak je wykorzystywać. Nauczycie się posługiwać specjalistycznym słownictwem oraz poznacie terminologię dotyczącą świata biznesu. Co ważniejsze, poznacie mechanizmy funkcjonowania różnego typu organizacji w dzisiejszym biznesie, w tym również nauczycie się, jak prowadzić własny biznes, jak założyć firmę i jak sprawić, żeby ona funkcjonowała z sukcesem na rynku. Inne korzyści, jakie zdobędziecie studiując na tym kierunku, to przede wszystkim dopasowanie programu studiów do oczekiwań pracodawców. Prowadzimy systematyczne badania dotyczące rynku pracy poprzez nasze biuro karier, aby dowiedzieć się, jakie konkretnie są oczekiwania pracodawców co do posiadanej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przyszłych uczestników rynku. W związku z tym staramy się odpowiadać na te zapotrzebowania pracodawców i tak układać programy studiów i treści programowe, które są w nich zawarte, aby dokładnie odpowiadały oczekiwaniom rynku pracy. Dlatego też będziecie mieli duże możliwości podjęcia staży zawodowych, odbycia praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe w zasadzie są wpisane w program studiów, są one obowiązkowe i odbywają się na studiach licencjackich na 3. i 5. semestrze.
w ilości 375 godzin na semestr, a na studiach magisterskich na semestrze trzecim w ilości również 375 godzin. Więc możliwość odbycia takich praktyk jest bardzo cennym zasobem, ponieważ są one organizowane we współpracy z naszym biurem karier i odbywają się w wielu znanych i renomowanych przedsiębiorstwach, które działają na terenie Dolnego Śląska. Podczas studiów będziecie również brać udział w różnego typu debatach, wykładach, warsztatach prowadzonych również w języku obcym, dzięki którym będziecie mogli poznać liderów biznesu, będziecie mogli im zadawać konkretne pytania, jak rozwiązywać konkretne problemy biznesowe, czy też na przykład jak założyli swój biznes, jak to się stało, że są na danym stanowisku w danej organizacji, co ich doprowadziło do tego sukcesu, czy też z jakimi spotkali się porażkami i jak sobie z nimi poradzili. Będziecie mogli również brać udział w licznych konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach organizowanych w naszej uczelni, na przykład Dni Przedsiębiorczości, które organizowane są co roku w postaci różnego rodzaju warsztatów, prelekcji, panelów dyskusyjnych z przedstawicielami świata biznesu. Na te Dni Przedsiębiorczości zapraszana jest też młodzież ze szkół średnich i generalnie to jest bardzo duży atut w działalności naszej uczelni, ponieważ cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. No i wreszcie podczas nauki w WSH będziecie się intensywnie uczyć języków obcych w postaci lektoratów, które przygotowywać was będą do pracy na rynku międzynarodowym. Będziecie mieć do wyboru języki, język angielski, język niemiecki, bądź też język hiszpański. W naszej uczelni oferowane są różnorodne formy zajęć. I tak, są to oprócz wykładów, ćwiczeń, warsztaty praktyczne, podczas których rozwiązywane są konkretne problemy biznesowe. Są to różnego rodzaju fora, panele dyskusyjne z udziałem wybitnych specjalistów, przedstawicieli świata biznesu. Są też zajęcia prowadzone w nowoczesnych laboratoriach komputerowych, które pozwalają na prowadzenie autentycznych symulacji biznesowych. Są case studies, czyli analizy przypadków, które pozwolą wam na zapoznawanie się z konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi sytuacji biznesowych, dla których wy również będziecie znajdywać własne rozwiązania i tworzyć własne rekomendacje. Będziecie wreszcie odbywać wizyty w firmach, ponieważ nie tylko my zapraszamy przedsiębiorców do prowadzenia zajęć i odbywania różnego rodzaju spotkań w naszej uczelni, ale również nasi studenci zapraszani są do firm na wizyty studyjne, podczas których mogą zapoznać się z funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa, zobaczyć jaka jest jego struktura organizacyjna, jaka jest atmosfera pracy, co sprawia, że dany pracodawca jest godnym polecenia pracodawcą i ma na przykład bardzo pozytywny wizerunek pracodawcy. Jeśli chodzi o rekrutowanie się na kierunek zarządzanie, to procedura jest mniej więcej podobna, tak jak dla wszystkich innych kierunków. Powiem o niej pokrótce. Jeśli już zdecydujecie się na kierunek zarządzanie, najpierw będziecie musieli wypełnić podanie na studia i przesłać je w wersji elektronicznej razem z dowodem opłaty wpisowej oraz dokumentami, które są zaprezentowane na stronie internetowej. To będzie na przykład wgląd do świadectwa dojrzałości, jeśli chodzi o kandydatów na studia pierwszego stopnia, to będzie dyplom studiów licencjackich dla kandydatów na studia drugiego stopnia wraz z suplementem, podpisana umowa o naukę, akt ślubowania, kopia dowodu opłaty wpisowej, dowodu osobistego. I również jeśli będziecie się chcieli zakwalifikować na studia w języku angielskim, musicie przedstawić certyfikat poświadczający waszą znajomość języka na poziomie co najmniej B2.
Po wysyłce elektronicznej dokumentów czekacie na odpowiedź z biura rekrutacji, które rezerwuje Wam miejsce. Następnie musicie przedłożyć osobiście wszystkie te dokumenty do wglądu, żeby formalności stało się zadość, dostarczyć jeszcze zdjęcie i wtedy już czekacie tylko na decyzję, czy zostaniecie przyjęci na studia. Jeśli otrzymacie taką pozytywną decyzję, to uroczyście Was witamy na studiach i przygotowujecie się na inaugurację roku akademickiego. Jeśli chodzi o program studiów, to jest on niezwykle bogaty i ciekawy. Na studiach licencjackich na pierwszym roku studiów będziecie mieli takie przedmioty jak podstawy zarządzania, podstawy finansów, podstawy prawa, technologie informacyjno-komunikacyjne, takie ciekawe przedmioty jak savoir-vivre akademicki, etyka w biznesie, kreatywne rozwiązywanie problemów, mikroekonomia, prawo gospodarcze, komunikacja, prezentacje biznesowe, podstawy rachunkowości. Na drugim roku studiów licencjackich będziecie mieć przedmioty związane z innowacyjnością, z nowymi technologiami, takie jak grafika komputerowa, przedsiębiorczość, statystyka w praktyce, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse przedsiębiorstw, badania marketingowe, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością i przedmioty specjalnościowe w zależności od wyboru specjalności. Ale chciałabym tutaj jeszcze powiedzieć o bardzo jednym ciekawym bloku, który nazywa się Praktyczne aspekty biznesu i w ramach tego bloku na drugim i trzecim roku studiów będziecie odbywać właśnie wizyty w firmach i będziecie brać udział w różnego typu wydarzeniach biznesowych, wykładach gościnnych, które są organizowane na terenie naszej uczelni. Na trzecim roku studiów odbędziecie takie przedmioty jak budowanie wizerunku w sieci, foto i wideo w biznesie, dobre praktyki w biznesie, psychologia w zarządzaniu oraz przedmioty specjalnościowe kontynuacja. Jeśli chodzi o wybór specjalności, to mamy tutaj wybór bardzo szeroki. Możecie zdecydować się na specjalności związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, z marketingiem i sprzedażą, z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Możecie wybrać psychologię w biznesie, zarządzanie marką osobistą, bardzo ciekawy w miarę nowy temat, przedsiębiorczość oraz e-biznes. Natomiast na studiach magisterskich, na pierwszym roku studiów czekają Was takie ciekawe przedmioty jak zarządzanie HR, zarządzanie organizacją, zarządzanie marketingowe, komunikacja międzykulturowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, ekonomia menedżerska, negocjacje w biznesie, innowacje w przedsiębiorstwach, zarządzanie projektami w praktyce, zrównoważony rozwój i CSR w praktyce, zarządzanie strategiczne. Bardzo ciekawe przedmioty również są na drugim roku studiów, gdzie mamy zarządzanie PR, mamy również prawo w biznesie, zarządzanie zmianą, zarządzanie procesami, e-biznes, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, bądź też analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa. To są wszystko przedmioty, które są bardzo przydatne w warsztacie menedżera. Mając cały wachlarz wiedzy i umiejętności, które zdobędziecie dzięki ukończeniu tych wszystkich przedmiotów, również przedmiotów specjalnościowych, które wybierzecie w ramach specjalności, na pewno będziecie świetnie przygotowani na odnalezienie się na rynku pracy. A specjalności będziecie mogli wybrać następujące na studiach magisterskich. Brand manager, tak, czyli osoba, która zarządza marką. Marketing internetowy, zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność w biznesie. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie projektami oraz specjalność MBA, Master of Business Administration. To są studia, które trwają również 2 lata, są 4-semestralne, ponieważ to są studia magisterskie. To jest, można powiedzieć, taka nasza topowa oferta edukacyjna, która skierowana jest do osób mających już pewne doświadczenie biznesowe, co najmniej 2-letnie,
ale wystarczy ukończenie studiów licencjackich, żeby zapisać się na te studia MBA. Oferujemy je w języku polskim i w języku angielskim, nazywają się International MBA w angielskim języku i Executive w języku MBA w języku polskim. Studia te prowadzone są we współpracy z HHL, Leipzig Graduate School of Management. To jest topowa niemiecka uczelnia biznesowa, która jest też jedną z najlepszych w Europie. Jej program Master of Science zajmuje 20 miejsce w Europie i 24 miejsce na świecie, więc to jest bardzo dobra uczelnia o ponad 120-letniej tradycji. My z nimi współpracujemy od roku 2012 z wielkim sukcesem, prowadząc te studia MBA. W ramach tych studiów otrzymujemy również świadectwo studiów podyplomowych, które uprawnia absolwentów tych studiów do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa bez zdawania egzaminu. Więc to już jest taka poważna propozycja biznesowa. Mam nadzieję, że część z Was również się na nią zdecyduje. A dla tych, którzy wybiorą kierunek zarządzanie, chciałabym również przedstawić możliwości poza nauką. Mianowicie będziecie mogli brać udział w wielu zajęciach pozalekcyjnych, chociażby uczestnicząc w życiu samorządu studenckiego, czy też biorąc udział w różnego typu kołach naukowych. Dwa takie główne koła naukowe, które oferowane są w Katedrze Zarządzania Finansów i Rachunkowości, to koło, które się nazywa Fabryka Sukcesu. Misją tego koła jest zostać inkubatorem młodych liderów. A drugie koło to koło nowoczesnego zarządzania, którego misją jest dzielenie się praktykami najnowocześniejszych trendów w zarządzaniu. Uczestnicząc w takich kołach naukowych, będziecie mogli brać udział w różnego rodzaju spotkaniach tematycznych, będziecie mogli dzielić się swoją wiedzą na temat zarządzania, żeby realizować swoje zainteresowania, będziecie mogli prezentować swoje referaty naukowe, czy też inne prezentacje dotyczące rozwiązywania jakichś analiz przypadków. Będziecie mogli też brać udział w targach naukowych, w konferencjach kół naukowych w Polsce, zarówno jak i za granicą. I będziecie mogli współorganizować imprezy, wydarzenia, które odbywają się w naszej uczelni. Będziecie mogli brać bardzo czynny udział w życiu uczelni i realizować swoje pasje właśnie dzięki uczestniczeniu w tego typu zajęciach. Chciałam powiedzieć jeszcze parę słów na temat współpracy z biznesem naszej uczelni. Ta współpraca z biznesem jest bardzo intensywna, została ona nawet sformalizowana w postaci utworzenia w marcu zeszłego roku Rady Biznesu, która została powołana na rzecz tworzenia pomostu pomiędzy biznesem a uczelnią, który ma służyć transferowi wiedzy i dobrych praktyk. Członkowie Rady Biznesu to jest kilkudziesięciu praktyków biznesu z różnorodnych, bardzo renomowanych firm, takich jak tutaj widzicie na slajdzie, począwszy od organizacji takich jak Dolnośląska Izba Gospodarcza, czy urzędów, Urząd Skarbowy, Urząd Wojewódzki, poprzez firmy zajmujące się rozwojem biznesu, zajmujące się naborem i rekrutacją. To są korporacje duże, międzynarodowe, takie jak Volvo, Santander Bank, Credit Suisse, Amazon, BNY Mellon, Tesco, Wabco i wiele, wiele innych. To są również hotele, biura podróży i różne inne organizacje, z którymi ściśle współpracujemy. Dzięki temu macie bardzo dobry dostęp do odbywania stażów, praktyk. My zapraszamy członków Rady Biznesu do prowadzenia zajęć dla Was w ramach zajęć praktycznych. Razem z tymi członkami Rady Biznesu pracujemy nad kształtowaniem treści programowych naszych programów studiów, żeby one były
zgodne z tym, czego oczekuje biznes, to jest to, o czym mówiłam na początku i to jest dokładnie w ten sposób realizowane. I generalnie zadaniem tej Rady Biznesu jest promowanie naszych studiów w otoczeniu biznesowym, znajdywanie pól współpracy, czy też nawet nakreślanie tematyki do pisania prac magisterskich przez studentów, żeby rozwiązywać konkretne przypadki problemów biznesowych. Myślę, że opowiedziałam Wam już całkiem sporo. Chciałabym na zakończenie powiedzieć Wam też o tym, że to nie tylko nauka, to nie tylko ciężka praca, ale również praktyka zawodowa, która jest bardzo bogatym doświadczeniem przygotowującym Was do odnalezienia się na rynku pracy, ale studia w WSH to również uczestnictwo w różnego typu wydarzeniach, to przede wszystkim nawiązywanie przyjaźni, uczestniczenie w życiu uczelni, nawiązywanie relacji z innymi studentami, z wykładowcami, relacji, które trwają całe życie, które są kontynuowane poprzez uczestnictwo w klubie absolwenta, dzięki któremu te spotkania są możliwe praktycznie przez cały czas po ukończeniu studiów. Czyli graduacja, to uwieńczenie studiów, to nie koniec przygody z nami. To również uczenie się przez całe życie, to również rozwijanie swoich umiejętności poprzez pracę zawodową i poprzez dalsze kontakty z uczelnią. Życie uczelniane to wspaniałe wspomnienia, to wspaniałe chwile, które pozostaną w Waszej pamięci na długo, czego Wam serdecznie życzę i bardzo, bardzo serdecznie i szczerze zachęcam do podjęcia tych studiów, bo w wielu przypadkach jestem przekonana, że to będzie najlepsza decyzja w Waszym życiu. Dziękuję bardzo. Pani doktor, dziękuję serdecznie za prezentację. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście czekamy na nie. Natomiast chciałam zapytać, nasza uczelnia jest niedużą uczelnią. Cieszymy się tym i jakby chwalimy, że mamy bardzo indywidualne podejście do studenta, bardzo taka przychylna jest atmosfera. Jak to wygląda na kierunku zarządzania? Tak, to prawda. Jesteśmy, można powiedzieć, stosunkowo niewielką kameralną uczelnią, co bardzo działa na naszą korzyść. W sumie mamy ponad 1200 studentów. Grupy nie są duże, są dopasowane optymalnie do warunków odbywania zajęć, tak żeby studenci jak najwięcej mogli wynieść z tych zajęć. Są to grupy z reguły 30-40 osobowe, mówimy o grupach ćwiczeniowych. Na wykładach oczywiście, które odbywają się w auli, są to zajęcia łączone dla wielu grup, ale to też daje nam możliwość poznania pozostałych członków naszego roku, osób, z którymi studiujemy na danym kierunku. Natomiast to podejście indywidualistyczne, zwłaszcza w przypadku warsztatów i zajęć, które mają taki bardzo charakter praktyczny, rzeczywiście jest dopasowane do studentów w ten sposób, że staramy się zachować te grupy, żeby były niezbyt liczne, ponieważ bardzo nam zależy na tym bezpośrednim kontakcie pomiędzy wykładowcą a studentem, żeby każdy student czuł się bardzo zaopiekowany i żeby to indywidualistyczne, indywidualne podejście było widoczne na każdym kroku, bo staramy się być bardzo fleksybilni i dopasowywać się do potrzeb studentów. Również to, że grupy są niewielkie, sprzyja temu, że można nawiązać dobre relacje w grupie, również dobre relacje z wykładowcą i ta proporcja wykładowca-student jest bardzo rozsądna u nas, na korzyść studenta, oczywiście.
Także naprawdę jest o co walczyć, żeby się zapisać, tym bardziej, że do 31 lipca mamy promocję 0 zł wpisowego i 10% mniej w rocznej opłacie za studia. Także tym bardziej warto już teraz zarezerwować sobie miejsce. O tym, jakie są kroki rekrutacji, pani doktor wspominała. Oczywiście całą tą prezentację będziecie mogli jeszcze raz obejrzeć. Będzie ona zapisana. Będzie można do niej wrócić. Tymczasem bardzo pani dziękuję za udział. Dziękuję serdecznie, bardzo webinarze. Natomiast was zapraszam na jutro. Jutro będziemy mówić o kierunku informatyka. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie i zapraszam.